Внешний это слово Pronto. очень Pronto. внешний облик. Красивый. Бардзо Pronto. łatwo. Zewnętrzne. Поскольку. Хорошо. To też mamy słowo. Dzisiaj przygotowałam dla Was króciutką lekcję na temat internacjonalizmów. I cóż to są te internacjonalizmy? To są słowa o podobnej formie i brzmieniu w wielu językach, które mają to samo bądź bardzo podobne znaczenie. Internacjonalizmy łatwo się zapamiętują, dlatego też polecam zapoznać się z nimi już na początku Waszej przygody z językiem obcym, ponieważ w krótkim czasie możesz nauczyć się wielu z nich. I сейчас я это скажу на русском языке. То есть, что это интернационализмы? Это слова, у которых очень похожая форма, а также произношение. На многих языках мира они сходны по своему значению. Они легко запоминаются, в короткое время ты можешь научиться многим словам. I popatrzcie, internacjonalizmy w polsku, internacjonalizmy po rosyjsku. Czyli słowo internacjonalizm jest internacjonalizmem. Teraz przejdziemy dalej. Ja przygotowałam dla Was kilkanaście internacjonalizmów i ułożyłam je według alfabetu rosyjskiego. I tak, dawajcie na czniu. Alkohol, alkoholik. Wybrałam takie śmieszne. Bar, barmien. Wino, whisky, wodka. Gitara, gitarist. Jazz, jazzman. Żurnał, żurnalist. Zoologia, zoolog. Instynkt, koniak. Lampa. Muzyka, muzykant. Normalna, organizacja, pingwin, realist, stereotyp, tramwaj, uniwersytet, fantazja, chuligan, cyrk, czempionat, czempion, show, showman, energia, humor, jachta. Czyli już widzicie, że te słowa nie potrzebują tłumaczenia. Od razu się je rozumie. I teraz, żeby jeszcze łatwiej je zapamiętać, polecam Wam metodę tworzenia historyjek. Ta metoda polega na tworzeniu historyjki na podstawie wybranych wcześniej słów. Czyli w naszym przypadku tutaj to są internacjonalizmy. Wymyślamy bohatera, wstęp, ciąg zdarzeń, jeżeli tych słów jest więcej, oraz zakończenie. Zestawienie słów powinno być logiczne i sensowne, by powstały mocne skojarzenia. Najlepiej, by historia była śmieszna, ponieważ łatwiej zapamiętujemy rzeczy niezwykłe i śmieszne. I сейчас я скажу на русском языке, что это за метод. Придумывание разных историй. Этот метод заключается в создании истории, короткой истории, на основе заранее выбранных слов. My придумываем героя, вступление, разные события и заключение. Сочетания этих слов должны быть логичными и иметь смысл, чтобы появились прочные ассоциации в нашей голове. Лучше всего, чтобы история была смешной, поскольку легче запоминаем вещи смешные и необыкновенные. I ja przygotowałam dla Was śmieszną historyjkę z użyciem poznanych już przez nas internacjonalizmów. Смотрите. Alkoholik wypił alkohol w barie u barmina. Wypił także wino, whisky, wodku. Wziął gitaru i zagrał jazz. On był gitarzystą, jazzmenem. Potem czytał żurnał pro zoologię i instynkt. Wypił jeszcze koniak. Включил лампу и музыку. Наш алкоголик был нормальным музыкантом. Он организовал организацию пингвинов-реалистов, которые не верили в стереотип. Алкоголик ездил на трамвае в университет. У него была фантазия,
стать хулиганом-шоуменом в цирке, сделать шоу и выиграть чемпионат мира. У него была энергия и юмор. Он любил свою яхту. I wydaje mi się, że nie było dla Was problemu, żeby zrozumieć ten tekścik krótki. Tym bardziej, że użyłam dodatkowo słów, które w języku polskim i rosyjskim podobnie brzmią i mają podobne znaczenie. I podkreślę Wam te słowa. Na przykład wypił, no to wypił. Wziął, wziął. Potem, potem. Читал, читал. Опять выпил, выпил. Наш, наш. Ну, już wiadomo, słówko был, no to был. Организовал, зорганизовал. Не верили, не верили. Ну, и еще, которые. Którzy. Jeździł, jeździł. Stać, zostać. Wygrać, wygrać. Lubił, lubił. I takim oto sposobem zapamiętaliśmy troszeczkę słów. Nawet dosyć sporo. Tak więc dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem. A tymczasem mogę Was zaprosić na stronę szkoły www.babuszka.pl. Pa, pa.